Cześć Wam. Wyszedłem właśnie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Jestem po rozmowie z dyrektorem. I są środki na zarybienia odry. Dużo środków. Wiecie, ile zgłoszeń zostało, ile wpłynęło zgłoszeń z związków Polskiego Związku Wędkarskiego do Zielonej Góry? Tutaj? Zero. Zero. Ja nie mogę zgłaszać na zarybienia jako Fundacja Ratuj Ryby, ale jeżeli ktoś chce wsparcia, jeżeli ktoś chce edukacji przy zarybieniach, jeżeli ktoś chce pomocy w organizacji, jeżeli ktoś chce pomocy w budowie gniazd tarłowych i tak dalej, to serdecznie zapraszam, bo to jest dla biologii tej rzeki i dla nas. Trochę tragedia, chyba że w tej chwili wszystkie te wnioski są oceniane przez instytut, czego może jeszcze nie wiem, ale zarówno mnie, jak i dyrektora funduszu dziwi, że jeszcze nikt się nie zgłosił. Taka to oto polityka. Mam taką wielką prośbę, żeby osoby decydujące w Polskim Związku Wędkarskim, w tych okręgach, w których jest ta rzeka Odra, zrzeszyli się, połączyli siły, połączyli wiedzę swoją ichtiologiczną, połączyli operaty, żeby to nie było, że każdy sobie, i zaproponowali nam, przedstawili program dotyczący zarybienia w takich, a nie innych gatunkach, w takich, a nie innych ilościach, w takich, a nie innych miejscach, wspólnie, z pomocą społeczną. Jeżeli jest taka, będzie potrzebna, to myślę sobie, że wędkarze chętnie pomagają. I mówię to teraz w imieniu wszystkich członków Polskiego Związku Wędkarskiego. Przepraszam, że tak sobie pozwoliłem, ale chodzi o społeczny taki aspekt, żebyśmy po prostu wiedzieli, co się z tą rzeką dzieje. Bo w tej chwili, jeżeli nie są podnoszone wnioski, to pytanie, kto co chce zrobić z tą rzeką? Jest naprawdę serdeczna taka prośba, moim zdaniem słuszny apel taki społeczny, przepraszam, że sobie pozwoliłem, ale chodzi o to, żebyśmy my też wiedzieli, co się z tą rzeką dzieje, albo zechcieli pomóc Wam w tym przedsięwzięciu, po prostu. Połączcie, słuchajcie, siły, połączcie wiedzę, przedstawcie nam program dotyczący pomocy tej rzece. Napiszcie wspólnie te wnioski, oczywiście z literą ichtiologiczną. Spójrzcie na swoje odcinki, gdzie potrzeba jakiego gatunku. Można to wszystko naprawdę zrobić. Dziwię się, że nie jest to dotychczas określone, chyba że jest, a my nadal o tym nie wiemy. I słuchajcie, jest parę milionów złotych. Napiszcie wnioski o dofinansowanie w takiej kwocie, bo nie wiem, czy w historii Europy była taka sytuacja dotycząca jednej rzeki. To są miliardy ryb. Miliardy ryb. To są potężne ilości. I na to są już zabezpieczone środki. Chcielibyśmy wiedzieć i chcielibyśmy, żebyście pokazali, że jesteście ponad to i połączyli siły i naprawdę zrobili coś mega fajnego w Polsce. Mega fajnego dla rzeki Odry. Mega fajnego dla ekosystemu. Jako przykład działań użytkowników odpowiedzialnych za tą rzekę i społecznych działań. Dalej edukacja, gniazda, monitoring. Nie jestem akurat za tym monitoringiem dotyczącym badania wody dla samego badania, bo na tą chwilę, no wiemy jak jest i co dalej. No mamy zbadaną wodę w tej chwili i co dalej? Mamy parametry i co dalej? Ale tutaj, słuchajcie, można mnóstwo rzeczy mega zrobić fajnych. Mega. Czekamy, mam nadzieję, jak już tak sobie pozwoliłem, w wspólnym imieniu,
na waszą decyzję? Wracam z Zielonej Góry. Myślę cały czas, zastanawiam się, martwię się. Może niepotrzebnie, nie wiem. Może wszystkiego nie wiem, po prostu. Ale z drugiej strony to, że nie wiem czegoś, to też nie jest dobre. Bo z jednej strony Polski Związek Wędkarski przecież w jakiś sposób reprezentuje nas, w sensie wędkarzy. W jakiś sposób reprezentuje w zasadzie nie tylko wędkarzy, ale społeczeństwo. Bo jeżeli mówimy o dobrze, o dobrostanie w postaci, nazwę to ogólnie, zasobów naturalnych, ryb, pomijając już czystą wodę i tak dalej, gdzie to już w ogóle nie istnieje, no to powinniśmy wiedzieć o programie w tej chwili przedstawionym oficjalnie opinii publicznej, społeczeństwu, jak to się tak zwykło mówić, że od tego momentu do tego momentu będzie kontynuowane, czy będzie realizowane, będzie wdrażane to i to w takich miejscach, w takich okręgach dla tej konkretnej rzeki, plus ewentualnie dopływy. Bo tak też program jest skonstruowany. Mówię o programie dofinansowania. A z drugiej strony, nie wiemy o takim programie, przynajmniej ja nie wiem, może któryś z wędkarzy wie. No i B, co jest najważniejsze, po roku od katastrofy, poważnej katastrofy, nikt się nie zgłosił do tego, żeby skorzystać nierzadko ze 100% dofinansowania albo 90% dofinansowania. Dla tych, którzy nie wiedzą, to jest ewenement, bo ja jeżeli składam wniosek o dofinansowanie, to znaczy ja jako fundacja, czyli Fundacja Ratuj Ryby, jak składa wniosek o dofinansowanie na pewne przedsięwzięcia, to dostanie, musi je zrealizować w ogóle, musi oczywiście być w tych ramach, priorytetach, które są w danym rozdaniu, oraz wyłożyć na to środki, zebrać wcześniej wkład własny, ten brakujący wkład własny poza dofinansowaniem, ale wyłożyć wszystkie środki 100% i oczekiwać ewentualnego zwrotu po rozliczeniu wniosku w postaci 50%, 60%. No i dlatego nierzadko, niestety, proszę was o pomoc właśnie w uzbieraniu tego wkładu własnego, co teraz się dzieje w związku z budową 4 edukacyjnych parków, ekologicznych edukacyjnych parków dla szkół i muzeum w Sierakowie. Ale teraz wracając, tu jest dofinansowanie 90-100%. Nie ma chętnych, przepraszam, odpowiedzialnych organów, nie wiem, czy dobrze nazwałem, no ale generalnie użytkowników, i mimo tego, że jest mnóstwo podmiotów w Polsce, które winny się tym zająć i się zajmują oczywiście w niektórych tam obszarach, to nadal po roku nie wiemy, co się będzie działo, w jakich momentach na to odrobi. Ja mam takie sformułowanie, które zaraz po 2 miesiącach już wypowiedziałem, że Odra na dzień dzisiejszy, wtedy, do dnia dzisiejszego, pomaga bardzo wielu osobom, podmiotom, instytucjom i tak dalej. Bardzo wielu. Zwłaszcza osobom. Pytanie należy odwrócić. Kto do dzisiejszego dnia pomógł po katastrofie Odrze? Znacie to? Odpowiedź na to pytanie? Masakra. Trochę mnie to generalnie martwi,
zgłaszałem się do kilku okręgów. Być może jeszcze wrócą te rozmowy, bo kilka jest w zawieszeniu. Zgłaszałem się do wielu osób będących przy zatruciu i tak dalej. Zgłaszałem się publicznie też o pomoc, bo mnie się wydaje, albo nie wydaje, jestem pewien, że te wszystkie działania, które zostały zrealizowane na rzece Warcie po zatruciu, które trwają, uwaga, do dnia dzisiejszego, około 400 działań było zorganizowanych dla rzeki Warty, od zarybienia w milion ryb, poprzez budowę kilkuset gniazd tarłowych i platform, i choinek, monitoringu tej rzeki, no owszem, no dobra, no monitoringu bez sprzętu. Nie dostałem ani, nie udała się zbiórka na taki sprzęt, ani nie mogę jako fundacja napisać wniosku o dofinansowanie na taki sprzęt, żebyście wy wiedzieli na przykład, jaki jest stan rzeki Warty w danym dniu i żeby szybciej były analizowane pewne podtrucia czy zatrucia i tak dalej, ale ogólnie też stan aktualny, łącznie z tym, że badałoby się poszczególne gatunki ryb, żeby wędkarze byli przekonani o tym, że nie należy jeść ryb z naszych polskich rzek przepływających przez aglomerację miejską. I wiecie, że to nie chwyciło? Że nikt nie podchwycił tego tematu? Dlatego pojechałem do funduszu i przedstawiłem te wszystkie projekty, które uważam, że skutecznie były zrealizowane. Ryby powracały, mamy sandacze nagrane z gniazd, mamy nagrane powracające certy i świnki po zarybieniu i tak dalej, i tak dalej. Poza oczywiście jeszcze edukacja do tego, pikniki jakieś edukacyjne, w szkołach edukacja. To są bardzo ważne elementy. Ktoś powie, że łetam edukacja. No, jak łetam edukacja, jak mamy sytuację dzisiaj, jaką mamy. Bardzo ważna. No i zebrałem te wszystkie materiały i przedstawiłem swoje propozycje, swoje pomysły. Zobaczymy, czy coś się uda zrealizować. Wcześniej powiedziałem, że ja jako Fundacja Ratuj Ryby nie mogę niestety zarybiać. Chyba, że będzie projekt, który również będzie zakładał badania ryb, to jest wtedy ewentualna szansa na podstawie doświadczenia, wcześniejszych badań, wcześniejszej działalności, czy też śledzenia ze siutrami i tak dalej, tak dalej. Okej, oczywiście z pomocą czy instytutu, czy danego koła, czy raczej okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego. Zobaczymy, podzwonię jeszcze w te miejsca, w które wcześniej się kontaktowałem. Być może teraz coś więcej wiadomo. Ale niezwykle mnie martwi mnie to, że tak naprawdę, no tak oficjalnie, to nie wiadomo nic. Oprócz tego, że wiadomo, to co wiadomo. Dziwi mnie, może jestem z innej planety, nie wiem. Jestem prostym człowiekiem, kieruję się prostymi zasadami panującymi w przyrodzie i całkowicie prostotą. Dla mnie prostotą najważniejszą, taką normalną, jedną z najważniejszych, było oddzielenie tych wszystkich sfor, oddzielenie tych wszystkich, nie wiem, no walk nazwę to, jakichś takich nieporozumień między okręgami i tak dalej, tak dalej. I tutaj, jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją, to jest to ponadpriorytetowa sytuacja. I w zeszłym roku, poproszony przez Sebastiana Kowalczyka, można, pewnie jest ten film u niego jeszcze, przesłuchać. Sebastian mnie zapytał, czy na podstawie tego, co się udało już zrobić na rzece Warcie, co teraz powinno się zacząć robić na rzece Odrze. To pierwsze, co powiedziałem, to to, że mnie się wydawało, trochę byłem nawet przekonany, chociaż no był pewien znak zapytania, ale najlepszym rozwiązaniem przecież byłoby to, żeby te okręgi w różnych województwach, gdzie mają do czynienia z jednym tworem, organizmem żywym biologicznie i ichtiologicznie, no również społecznie oczywiście, połączą się, żeby wspólnie napisać jeden operat, który założyłby
pewne zarybienia danych gatunków w danym miejscu, w zależności od sytuacji, w zależności od ekosystemu, w zależności od możliwości. Krótko mówiąc, chodziłoby o to, żeby nie powielać czegoś takiego, że na przykład, no, zakładam hipotetycznie, strzelam całkowicie, jest możliwość pozyskania brzany, bo komuś się tam udało w langarnictwie, niech to będzie szczupak, ale obojętnie, zostaniemy na brzanie i teraz wszyscy zarabiają brzany w każdym miejscu. Po co? Uważam, że prostą rzeczą byłoby spojrzenie na to z szerszej perspektywy, połączenie sił, uznanie jednego wspólnego, istotnego, bardzo prostego, transparentnego kierunku i łożenie do tej rzeki, łącznie z zarybieniem, z gniazdami. Zapraszam chętnych, bo ja chętnie pomogę w takiej budowie gniazd i tak dalej. Położyliśmy tego na rzece naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo przez 9 lat. Co sezon, poza tym sezonem, kiedy oficjalnie nie dostałem pozwolenia od Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Poznań, a dostałem to pozwolenie od Wód Polskich. To był pierwszy rok, w którym największą ilość zmagazynowanych koinek mieliśmy i największa ilość również zaangażowanych chętnych do współpracy kół wędkarskich było, na co okręg się tym bardziej zezłościł i stanowczo powiedział, że nie. Więc prosta metoda, bardzo prosta, ponad podziałami jakimikolwiek, myślałem, że faktycznie nastąpi. Nie udało się. Nie mamy na dzień dzisiejszy, z tego co mi wiadomo, mówię, może ja wszystkiego nie wiem, może się jeszcze czegoś dowiem. Natomiast na dzień dzisiejszy, jak już wszystkie moje maile poszły do kosza, wszystkie kontakty itd., itd. nie zostały zrealizowane i zacząłem uzyskiwać pomoc z innych totalnie źródeł, to pojechałem do tego wojewódzkiego funduszu, żeby faktycznie się zorientować też, jaka jest sytuacja, jakie są możliwości, żeby jakoś w tym mógł uczestniczyć, żeby zdobyć też jakieś środki na to, żeby można było tamte środki przełożyć do tej rzeki. I nie ma tego. Niezwykle zdziwiło właśnie mnie to, że nie został żaden wniosek złożony. Nie wiem, może... Dla mnie jest to niepojęte. Dzwoniłem do największych wylęgarni. Takich wylęgarni takich PZW, tylko takich ogólnych wylęgarni, które zajmują się produkcją ryb. Bardzo wiele gatunków. Pytałem, czy było jakieś zgłoszenie, czy było jakieś zamówienie z Polskiego Związku Wędkarskiego w związku z zatruciem odry, gdzie jest jakaś rezerwacja, bo to też jest istotne, ryba nie leży na półkach w sklepie, trzeba ją nawet wcześniej zarezerwować, bo niektóre wylęgarnie mają podpisane kontrakty stałe, to co wyprodukują nierzadko nawet ucieka z naszego kraju, znaczy nie krytykuję teraz tego, tylko że po prostu jest wysyłany tam, gdzie jest zamawiający. Nie było żadnych zamówień. Nie ma żadnej rezerwacji. Oczywiście pewnie są wylęgarnie, które takie coś mają. Chciałbym publicznie się o tym dowiedzieć. Bo czy nie jest tak, że to Polski Związek Wędkarski reprezentuje właśnie, powinien przekazywać tę informację. Ale ta sytuacja jest w ogóle ogólnie społeczna. No przecież żyjemy z tych rzek. Żyjemy dzięki wodzie. Żyjemy dzięki czystemu środowisku. I również tego nie wiemy. Ja jestem... No nie wiem, co powiedzieć. No. Nie pojmuję. Nie pojmuję
ponieważ pamiętam, co było na rzece Warcie, pamiętam, jakie zaangażowanie było. Do dzisiejszego dnia sprzątamy ją w rzece Odrze. Dwa chyba sztaby się zgłosiły, które chciały posprzątać rzekę Odrę. Polski Związek Wędkarski koło Azoty Kędzierzyn-Koźle. Pozdrawiam. Nie pamiętam, który drugi. A i oczywiście kolega Sobolewski zorganizował przy Wrocławiu taką indywidualne sprzątanie rzeki Odry. Reszta cały czas chętnie zgłosiła się do rzeki Warty, no bo nawyk został, no bo wiedzą, że to jest fajna akcja, no bo posprzątali niejednokrotnie z jednej akcji około 100 ton śmieci, ogólnie razem 500 ton śmieci. Kurde, w szoku jestem. Naprawdę jestem w bardzo, bardzo dużym szoku. Nie do końca trochę tego rozumiem. Nie do końca też rozumiem to, że to już się przyzwyczaiłem generalnie do tego, że dosyć zbyt małe uważam parcie jest nas, wędkarzy, żeby cokolwiek chcieć zrobić w tym zakresie albo napierać na tę robotę. Nie na zasadzie kontrowersji, jakieś tam wskazywania palcem i tak dalej, tak dalej, tylko wspólnych działań. Albo, no, chęci. Nie. Projekt sumowy się nie udał. Bardzo małe poparcie. Teraz zbieram jakby na inne rzeczy. Jest duża rzesza osób, które wspierają. Owszem, ktoś powie, edukacja mnie nie interesuje. To jest ważne, żeby dzieciakom przekazać narzędzia, z którymi będą żyły przez całą podstawówkę, po to, że jak dosiądą do jakichś stanowisk, które są istotne, decyzyjne w związku ze środowiskiem i ochroną tego środowiska w Polsce, czy też ryb, czy też tam powietrza, czy też gleby, czy też lasów i tak dalej, no to będą pamiętać te parę zdań, albo najważniejszy sens takich spotkań. Ale jakoś mało tego chcemy. Tak przynajmniej widzę po informacji zwrotnej. Dzisiaj wygrywa to, co wygrywa na YouTubie. Wygrywa zawsze złowiony szczupak, nawet czy sandacz w okresie tarła. A ze 100% zainteresowania może 1% interesuje się jakimś działaniem, albo chciałby w ogóle uczestniczyć w tym działaniu, czy je podjąć. Tak nigdy nie będzie dobrze. Zachęcam do tego, żeby faktycznie się tym interesować. Na serio. Zobaczycie, że wystarczy 5 lat i dużo naszych wód można by nazwać rajem ichtiologicznym. Na serio. Pomijam zanieczyszczenia i pomijam osady i inne problemy związane z wodą w naszym kraju. Natomiast jest dużo miejsc, w którym można naprawdę, jeżeli się dzisiaj pomoże, to uzyskać bardzo, bardzo fajny efekt. Warta po tych kilku latach i tych 400 działań uzyskała naprawdę bardzo, bardzo duży efekt. Naprawdę. To działa. To działa. Pewno, że dużo ludzi może tam zapomnieć, że kiedyś takie działanie było i tak dalej, ale to działa. Warto kontynuować takie działania, na serio. Warto przejść w edukację, warto rozmawiać z swoimi kołami, warto rozmawiać ze swoimi okręgami i dojść do jakiegoś wspólnego konsensusu i dojść do jakiegoś wspólnego działania i razem te działanie podjąć. Jak tego nie będzie, to nie psioczmy na Polski Związek Wędkarski, czy na inne instytucje, stowarzyszenia, whatever. Bo możemy mieć pretensje trochę do siebie. Przynajmniej ja z takiego założenia wychodzę. Oczywiście są inne jeszcze założenia, ale tak uważam. Martwi mnie to trochę. Przyzwyczaiłem się do takich zmartwień, bo już trochę to czynię.
i mega niezręcznie mi jest żebrać i prosić o środki na tego typu działania. To nie są środki dla mnie, powtarzam. Tylko 100% tych środków idzie na dany cel i my nadal tego nie chcemy. Wolimy zapłacić komuś, kto bije pianę i gada bzdury i kontrowersje, nic z tego nie wynika, aniżeli podjąć faktycznie dane działanie. Zawsze w każdej organizacji, która się zajmuje jakimś pożytkiem społecznym, biologicznym, środowiskowym, można spytać albo sprawdzić jedną najważniejszą rzecz. Pokaż, ile zrobiłeś. I my chętnie wtedy również takie kolejne działanie podejmiemy i pomożemy. Nie robimy tego. Szkoda. Szkoda dla nas. Tak uważam. Nie wiem, na jakiś konsensus. No słuchajcie, ja jestem w blokach startowych. Ja chętnie naprawdę podejmę jakiekolwiek działania, czy podzielę się wiedzą, czy podzielę się tymi projektami, które skutecznie udało się zorganizować na rzece Warcie i chętnie je przekażę. Chętnie też pomogę, chętnie też pojadę i coś zorganizuję. Chciałbym na pewno wyedukować dzieci przy rzece Odrze. Jeżeli do dorosłych te treści nie trafiają, być może jest szansa, że do dzieci te treści trafią i że jeszcze nie będzie za późno za te naście lat i będzie się pod czym pochylić, no to one się wówczas ewentualnie pochylą. To jest ważne, edukacja, ale na pewno mogę pomóc przy gniazdach, na pewno mogę pomóc przy platformach. Rzeka Odra właśnie jest jeszcze lepszą niż rzeka Warta do takich działań, bo jest to rzeka uregulowana, jest mnóstwo klatek, mnóstwo główek. Z ichtiologicznego punktu widzenia i takiego w sensie działań to jest naprawdę bardzo fajne i lepsze, bo jest mnóstwo miejsc, po instalacji których i oczywiście ochronie i szacunku, żeby nie było tak w Poznaniu, że nagle 200 sandaczy jest wyciąganych, bo Staśkiewicz pokazał, gdzie są gniazda. No pokazałem mi po to, żeby właśnie je uszanować, a nie po to, żeby wyciągać stamtąd ryby. Zobaczcie sobie na filmie. Nie wiem, czy to wrzucę i czy od razu, czy będę linkował. Jak linkował, to gdzieś będzie tutaj albo tam. Nie wiem, jak to stronę tutaj. Ale jest, no jest port. Będzie pamiętać, jaki tytuł ma film. Szarpakowcy. Jest na kanale YouTube w każdym razie. Jak wpiszecie szarpakowcy na ratuj ryby, to zobaczycie. Jak my wkładamy gniazda, ile jest ryb wyciąganych na szarpaka przy sportu. Zawsze sobie można zadać pytanie, czego chcemy. Można szarpać do bólu. Albo można zainwestować. Myślę, że to jest dla nas. Nie wszyscy to rozumiemy, ale myślę, że to jest dla nas. Albo rozumiemy, ale jeszcze nie do końca jest popularne tak bardzo, żeby czynić. Zapraszam wszystkich chętnych, którzy chcą pomóc rzece Odrze albo w ogóle jakiemukolwiek ekosystemowi wodnemu do kontaktu. Zapraszam koła, Wody Polskie, stowarzyszenia, żeby wspólnie taki projekt zrealizować. Albo będę jeździł i jakoś dreptał te ścieżki, które są możliwe pojedynkę. Przepraszam, manewr wyprzedzania. Okej, nie będę przedłużał, to tak nawiasem, dużo by jeszcze mówić, jest dużo aspektów, nie chcę być pijany, nie o to chodzi, ale to mnie bardzo zaskoczyło i niezwykle zaciekawiło. Jeżeli puszczę to na YouTube'a, to z góry przepraszam wszystkich, że nie ma cyklicznych filmów. No nie mam niestety
czasu w tej chwili, żeby sklejać te filmy. Mam bardzo dużo materiału. Małe też jest zainteresowanie, więc myślę sobie, że no i jeszcze nic się nie stanie takiego. Ale chcę wrócić oczywiście do tych filmów. Nazbieram na kompa, bo ja to cały czas robię z laptopa. Laptop już jest w stanie krytycznym. Nie pozwala przerabiać takich plików. Mam nadzieję, że ten mi się uda, bo ten jest ważny. Pozdrawiam Was. Dobra, żeby nie bić. Mam dużo jeszcze w głowie na ten temat, ale na razie to tyle, co mnie tak na bieżąco zaskoczyło. Szkoda. Mega szkoda. Zgłaszam się dla osób wszystkich decyzyjnych w Polskim Związku Wędkarskim. Tak bezpośrednio. Do Pana, do Pani. Naprawdę, ale nie tak, że z paluszkiem czy coś. Nie. Z sercem. Zastanówcie się, bo Wy jesteście no po części też współodpowiedzialni za stan tej rzeki, w sensie działań właśnie i działalności. Czemu tak jest? I zróbcie faktycznie coś, co Wasze dzieciaki, nie wiem, rodzina, ktokolwiek z bliskich, z dalekich, będzie o tym pamiętać. Coś fajnego, pozytywnego. Jestem do dyspozycji. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Przysłowiowo, rzadko to mówię, zapraszam do subskrypcji i tak dalej, i tak dalej. To pomoże kanałowi, pomoże w zasięgu, pomoże w materiałach edukacyjnych, które są zmagazynowane, są do Waszej dyspozycji. Naprawdę z tych filmów, które są trudne do nakręcenia, bo są filmy wszystkie przy konkretnym działaniu, a nie przy biadoleniu takim teoretycznym. Tam się można bardzo dużo ciekawych rzeczy nauczyć. Bardzo dużo się można nauczyć na temat zarybień. Niektóre filmy uważam, że powinny być instruktażowe dla wszystkich kół. Co to za ujma, żeby nauczyć się faktycznie skutecznie zarybiać szczupakiem. Nie jest to czynione dzisiaj. Nie jest to czynione. Dlaczego? Bo nie chcemy inwestować w wiedzę? Bo z doświadczenia i z praktyki cały czas na plaży wyrzucaliśmy te szczupaki i była sprawa załatwiona, można było wrócić do chaty. Myślę, że nie o to tutaj chodzi. Myślę, że chodzi o to, żeby było lepiej i skuteczniej. Z literą ichtiologiczną i biologiczną. No i też trochę na tym sumieniem chyba, co? Pozdrawiam. Dzikie jest piękne. Albo i nie. Twoja decyzja ma dzikie znaczenie.